Monika Sudry, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moi goście są w rolach nietypowych, bo na co dzień Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek, dzień dobry. Dzień dobry. I Martyna Wilk, specjalistka od cyberbezpieczeństwa, dzień dobry. Dzień dobry. Zajmują się na co dzień czym innym, ale dzisiaj jesteście tutaj jako absolwenci Szkoły Liderów, bo jest 30-lecie Szkoły Liderów, które będzie notabene w zamku. Powiedz proszę, co to jest to 30-lecie, jak się pracowało, działało w Szkole Liderów, bo to 30 lat i tych absolwentów też sporo się spotka niedługo w zamku. Tak, ja jestem jednym z wielu absolwentów Szkoły Liderów, takiej organizacji, która ma na celu kształcenie kadr dla demokracji, tak można to powiedzieć. Założyciel Szkoły Liderów, Zbigniew Pełczyński, już niestety nie żyjący, były profesor Oxfordu, były profesor m.in. Billa Gatesa, ale też Wiktora Orbana czy Radka Sikorskiego. On twierdził, że jakość demokracji zależy od jakości przywództwa. I dlatego w 1994 roku stworzył Szkołę Liderów, wówczas jako szkołę, taki letni kurs dla młodych liderów społecznych i politycznych, tak? Który skupiał zarówno samorządowców, jak i osoby funkcjonujące w polityce, ale także w organizacjach pozarządowych. Ta działalność się bardzo mocno rozwinęła. Dzisiaj Szkoła Liderów jest bardzo poważną organizacją, ma setki absolwentów w całej Polsce. Wśród tysiące. A nawet tysiące, tak, bo to jest kilka albo kilkanaście różnych programów, które szkoła realizuje. Bo tam są i liderzy miast, i liderzy, i młodzi liderzy demokracji, tych liderów jest, tych szkół liderów jest sporo. Tak, i program Liderzy, ten sztandarowy program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, sztandarowy program, którego jesteśmy absolwentami. Ja jestem jeszcze absolwentem innych programów Szkoły Liderów. Natomiast chciałem powiedzieć, że wśród tych tysięcy absolwentów Szkoły Liderów są zarówno sołtysi, prezesi ochotniczych straży pożarnych, radni, dyrektorzy domów kultury, ale także posłowie, ministrowie, może bez nazwisk, ale nawet w tym rządzie są absolwentki Szkoły Liderów. Jak to się stało, że wy się zainteresowaliście Szkołą Liderów? Ty jesteś, Martyna, liderką 16 edycji Szkoły Liderów, absolwentką. No liderką już teraz, skoro absolwentka to liderka. Jak to się stało, że trafiłaś do Szkoły Liderów i po co w ogóle ta szkoła? Ta szkoła była mi bardzo potrzebna, ponieważ działałam w różnych społecznych aspektach życia, głównie miejskiego, ale nie tylko. I szukałam takiego miejsca, w którym będę mogła trochę więcej się nauczyć. Nie tylko o tym, jak być liderką na zewnątrz, jak robić lepiej rzeczy, które do tej pory robiłam, wydawało mi się trochę po macoszemu, ale też, żeby zrozumieć samą siebie. Bo tak naprawdę Szkoła Liderów, Paweł, o tym świetnie powiedziałeś, że demokracja, jakość demokracji zależy od tego, jacy ludzie się nią zajmują, a liderzy w tym rozumieniu Szkoły Liderów to są właśnie te osoby, którym się chce robić coś więcej na rzecz innych osób. I myślę sobie, że podstawą jest tutaj zrozumienie siebie samej. Jeśli ja wiem, jak się zachowuję, co jest moją wartością, co jest dla mnie trudne w życiu społecznym, zawodowym, w relacjach z innymi ludźmi, tym lepiej mogę kierować projektami, które leżą mi na sercu, które chcę wdrażać w życie. Więc dla mnie to był bardzo silny samorozwój, a też dla mnie bardzo szczególny momencie, bo tak się zdarzyło, że 16 nasza edycja była edycją pandemiczną, więc sporo zajęć mieliśmy online'owych. Byliśmy tym mocno na początku przerażeni, jak można uczyć liderstwa, współpracy, bycia w grupie online, ale z drugiej strony w jakimś sensie było to błogosławieństwo, bo okazuje się, że demokracja też jest bardzo, bardzo głodna tego świata internetowego i w internecie też trzeba demokrację tworzyć. A ponieważ na co dzień zajmuję się w życiu zawodowym właśnie cyfryzacją, więc dla mnie to było trochę jak manna z nieba, bo rzeczywiście teraz widzę jeszcze lepiej, że demokracja i cyfryzacja mogą iść w parze, a to też jest coś bardzo, bardzo istotnego, myślę, dla Szkół Liderów także. Ale co tak też osobiście wam dało, bo zanim weszliśmy do studia, to rozmawialiśmy o różnych projektach, w których braliśmy udział, każdy z nas osobno. I mówiliśmy o tym, że bardzo dużą wartością jest to, że poznaje się innych ludzi. Z różnych części Polski, z różnych części świata, że to otwiera głowę. Ja pamiętam takie swoje pierwsze wrażenie, które wydaje mi się, że jest trudne do zrozumienia dla osób, które są z małych miejscowości, które są ze wsi. Ja urodziłam się we Wrocławiu i mam wrażenie, że jest takie przekonanie, że ludziom z miasta jest prościej, w takim sensie, że mamy dostęp do większej liczby osób, możliwości i tak dalej. Natomiast prawda jest trochę odwrotna. Dlatego, że jeśli żyjesz w mieście, to tak naprawdę masz małą potrzebę, nawet taką uświadomioną, żeby wyjeżdżać gdzieś dalej, do małego miasta, na wieś, do mniejszej miejscowości.
Szkoła Liderów to jest miejsce, w którym spotykamy się wszyscy. Z Warszawy, z Wrocławia, z Krakowa, z maleńkiej miejscowości w całej Polsce. I dla mnie, dla dziewczyny, która mogłaby teoretycznie nie wierzyć z Wrocławia, w którym dzieje się tyle, jest tyle do zrobienia i tyle też trudności do pokonania, dla mnie to jest szansa poznania ludzi, którzy zderzają się z zupełnie innymi problemami, sytuacjami. I ja wiem, wiedziałam to intuicyjnie przed Szkołą Liderów, teraz wiem to na pewno, że ludzie z dużych miast mogą się absolutnie bardzo dużo uczyć od osób, które są z małych miejscowości, które mają inną perspektywę życia na co dzień, takiego zwykłego, obywatelskiego, które w inny sposób też rozwiązują sytuacje problemowe w swoich społecznościach lokalnych. Więc dla mnie to jest absurdalnie, może mylące z perspektywy właśnie tej naszej narracji takiej europejskiej, wielkomiejskiej, ale rzeczywiście bardzo zachęcam dlatego właśnie wszystkich moich znajomych, którzy są z dużych miast, żeby przytulali się do Szkoły Liderów właśnie po to, żeby zobaczyć perspektywę innych tych, powiedzmy, satelickich względem miast wojewódzkich przestrzeni społecznych. A tobie co dała Szkoła Liderów? Znaczy, to jest akurat moja perspektywa, ta małomiasteczkowa, bo ja nie urodziłem się we Wrocławiu, tylko właśnie w małym mieście, ale również przez wiele lat byłem w nim aktywny. Potem wybrałem Wrocław i tu również jestem aktywny. Szkoła Liderów przede wszystkim to było najlepsze szkolenie w moim życiu, a przeszedłem ich sporo. To bardzo intensywny, roczny proces. W programie Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji również otrzymuje się tak zwanego tutora, który jest takim bieżącym wsparciem w tym procesie rozwojowym. To jest bardzo niespotykana rzecz w Polsce. Tak? Wydaje mi się, że przejście przez ten proces zmienia człowieka raz na zawsze i on w zupełnie inny sposób funkcjonuje i jakby na takim poziomie osobistym, ale przede wszystkim tym społecznym. Natomiast to, czego uczy Szkoła Liderów, to przede wszystkim współpraca, jakby skuteczność w osiąganiu celów, które sobie stawiamy. Ale też kontakty z innymi ludźmi, bo pewnie macie znajomości w całej Polsce po takim spotkaniu. Absolutnie tak to wygląda i też ta współpraca, o której Paweł, ty mówisz, dla mnie to też jest niezwykle ciekawe zjawisko, bo ja z kolei nauczyłam się dzięki Szkole Liderów, że czasami współpraca polega na tym, żeby się nie upierać do końca przy swoim. Bo dzięki temu, że właśnie poznajemy trochę inne osoby z inną perspektywą, z innymi wartościami, bo Szkoła Liderów to też jest miejsce, i moim zdaniem to jest w niej szczególnie cenne, w których spotykają się ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych, światopoglądowych. I dzięki temu, że zderzamy swoje potrzeby, swoje widzimisię o tym, jak ma wyglądać rzeczywistość wokół nas, ja jestem w stanie zmienić troszkę swoje nastawienie do rzeczy, które chcę osiągnąć, chcę zrobić, bo dzięki osobom, które poznaję spoza swojej bańki de facto, koryguję troszeczkę to, co powinnam robić jako liderka w swoim obszarze zainteresowań. Teraz spotkanie liderów 30 lat w 30 miejscach w Polsce. Co to jest za pomysł, co to jest za program i co będziecie w zamku robić? Bo się spotykacie w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek. Tak, spotykamy się w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek. Absolwenci. Absolwenci, tak. Absolwenci Szkoły Liderów, różnych jej programów. W tej chwili mogą się zgłaszać na to spotkanie. Na stronie Szkoły Liderów jest mapa, gdzie można sobie wybrać rejon Polski i konkretne miasto, konkretną miejscowość, gdzie takie spotkania się odbywają. Jest to takie symboliczne uczczenie naszego jubileuszu. Spotkamy się w zamku, jeszcze nie wiem z kim, jeszcze nie wiem w jakiej liczbie, ale mam sygnały, że zarówno z Wrocławia, jak i Dolnego Śląska sporo osób do nas przyjedzie. No i będziemy tam zastanawiać się i będziemy debatować na temat przywództwa, właśnie też trochę w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale nie tylko. Natomiast to, co zrobimy i ten program dyskusji i warsztatów w głównej mierze wymyśliła Martyna. Ilu potrzeba liderów, żeby wkręcić żarówkę? To jest hasło nie bez kozery, my o tym mówimy, bo to wymyśliłaś. Absolutnie nie bez kozery, to prawda i hasło też jest nie bez kozery. Już wspomniałam chwilę wcześniej, więc mogę teraz to powtórzyć na antenie oficjalnie, bo nie wiem, Pawle, czy zaglądasz na jego Facebooka. Mam już na to pytanie odpowiedź, więc w sumie nie wiem, czy spotkanie ma sens. Ale odpowiedź brzmi taka, że jeśli lider jest dobry, to żarówka sama się wkręci. I trochę o tym jest to spotkanie. To znaczy, rzeczywiście spotkanie ma tytuł absolutnie zaczepny, ale chcemy porozmawiać o tym,
czemu tak naprawdę służy lider w społeczności. Bo z jednej strony wyzwaniem dla lidera jest w ogóle być liderem, to znaczy stworzyć jakiś temat, którym chce się zająć, przekonać do tego inne osoby i doprowadzić faktycznie do finału, że coś w naszej przestrzeni się zmieni. Ale też prawda jest taka, że czasami, kiedy tego liderstwa w nas jest za dużo, to możemy nawzajem siebie pospalać i zamiast iść razem w jedną stronę, możemy się zjadać nawzajem. I takie środowisko Szkoły Liderów rzeczywiście myślę, że ma takie wyzwanie przed sobą, żeby też ludziom, którzy mają tendencję bardzo potrzebną w demokracji, ja jestem do tego przekonana, żeby być takim liderem swoich postaw, swoich środowisk, musimy też uczyć się równoważyć, musimy też jakby znaleźć taką przestrzeń i temu ma mniej więcej między innymi służyć spotkanie, znaleźć taką przestrzeń na to, żeby porozmawiać o tym, co robić, żeby trochę się nie zgubić w tej możliwości wpływu, bo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudna rola i bardzo trudna funkcja. Ja tak sobie myślę, że mi jest troszeczkę prościej, gdyż nie mam dyrektorskiego stanowiska, ani kierowniczego. W przeciwieństwie do Pawła. Na którego zerkam. Okay. Ale z drugiej strony też mam świadomość tego, jak bardzo łatwo w mojej dziedzinie jest mi wpłynąć na inne osoby, na decyzje, jakie podejmują, w jaki sposób zaczynają myśleć, czego na przykład zaczynają się obawiać. I wiem, że za tym stoi konkretna odpowiedzialność. I to spotkanie ma służyć też temu, żebyśmy się zastanowili, gdzie zaczynamy się my, a gdzie musimy się w cudzysłowie skończyć, żeby dać miejsce innym osobom. Myślę też, że będzie czas na to, żeby porozmawiać o tym, czym tak naprawdę może być liderstwo, kim może być lider. Czy to ma być osoba zawsze, za którą idą tłumy, niejako trochę ślepo wpatrzone w tą osobę, która jest na przodzie? Czy może lider powinien być kimś, kto stoi troszkę w cieniu, trochę z tyłu? I pozwala, żeby ta żarówka sama innym, się wkręciła, tak? Absolutnie tak. I pozwala innym poczuć w sobie, że naprawdę mają siłę i mają moc sprawczą, że nie muszą czekać na kogoś na białym koniu, kto wjedzie i naprawi nam tą demokrację. Ale tych pytań takich zaczepnych jest sporo. Jest sporo. O psychopatach, socjopatach? Tak. Jak to było? Jedno pytanie. Co możemy czerpać? Czego możemy nauczyć się od socjopaty? Na przykład. To absolutnie zaczepne pytanie, ale sporo się ma mówi. Ma pobudzić do myślenia? Ma pobudzić do myślenia, dlatego że sporo mówi się o tym, że władza sprawia, że nam troszkę odbija sodówka, że przestajemy być sobą, zaczynamy myśleć takimi trochę szachowymi zagraniami, zapominając o tym, że gdzieś za naszymi decyzjami, pomysłami, za naszą charyzmą toczą się ludzkie życia. To, co zrobimy, to do czego będziemy zachęcać innych, to w jaki sposób będziemy zmieniać na przykład kierunek patrzenia społecznego na dane problemy, naprawdę realnie wpływa na inne osoby. Więc to jest duże pytanie też o to, gdzie właśnie ja powinnam powiedzieć stop swojemu ego i powiedzieć sobie: Martyna, okej, potrafisz robić takie rzeczy, ale może jednak nie krzycz tak głośno i daj innym zabrać głos. Ja tylko chcę zaoponować, że nie zawsze przywództwo jakby oznacza te formalne pozycje, tak? Można być dyrektorem, prezesem, radnym, prezydentem i jakby no, do takich ról jest przypisana również rola liderska, ale ja nie zawsze byłem dyrektorem, ale często bywałem liderem w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach i koncepcja przywództwa Szkoły Liderów no, też zakłada, że tym liderem się bywa, tak? I liderem można być ad hoc, tak? Bo pojawia jakiejś się roli jakiś, określonej, tak? Tak, bo pojawia się jakiś problem w szkole, na osiedlu, w zakładzie pracy i podejmujemy wyzwanie, tak? Ale to jest nasza świadoma decyzja, tak? Że chcemy coś zmienić w naszym otoczeniu i wtedy stajemy się liderem. Liderem może być każdy, a przywództwo ma wiele twarzy. A powiedzcie na koniec, jak dostać się do Szkoły Liderów, jak to było w waszym przypadku, bo trzeba się zgłosić do Szkoły Liderów, tak? Trzeba wypełnić formularz, to nie jest tak, że po prostu idę i każdy może przyjść. To ta ścieżka, ja nie wiem, Paweł, czy ty pamiętasz dobrze swoją ścieżkę. Ja pamiętam, że dla mnie była taka dość nawet stresująca, bo wyglądała to jak taka solidna rozmowa o dobrą pracę. Pamiętam, że zbierałam opinie organizacji, z którymi współpracowałam w różnych kontekstach. Pamiętam, że musiałam wypełniać dużo formularzy, w których musiałam się mocno zastanowić, kim jestem i co sama o sobie wiem. A potem rzeczywiście odbyła się sesja rozmów takich kwalifikacyjnych, rekrutacyjnych. W moim przypadku chyba dość nietypowo, właśnie online'owo to wszystko się odbywało, ale to z racji właśnie pandemii. Ale rzeczywiście ta rekrutacja jest wieloetapowa. Ale to też może z takim elementem już budowania tego liderstwa, tak? Musisz przejść, przygotować się jako lider. Myślę, że jak najbardziej. I to też jest to, o czym właśnie Paweł wspomniałeś, że tym liderem się...
Ja bym nawet powiedziała inaczej, że się nie bywa, tylko się nim jest, bo z mojej perspektywy to też jest właśnie to, o czym pewnie będziemy rozmawiać we wtorek, że na bycie liderem można patrzeć różnie. Dla mnie bycie liderem to jest taka wewnętrzna decyzja, że ja postanawiam być takim człowiekiem, który reaguje na to, co się dzieje dookoła mnie i w sytuacji, kiedy widzę, że trzeba zadziałać, jestem gotowa powiedzieć ok, ja to wezmę na siebie i spróbuję trochę tą rzeczywistość zmienić. I na pewno ten proces rekrutacji dla mnie był takim momentem, kiedy musiałam się zastanowić, dziewczyno, czy ty na pewno idziesz tam, gdzie się dobrze potem odnajdziesz i czy to dla ciebie jest okej. I to jest super, dlatego że to jest ten moment, kiedy jako potencjalna liderka szkoły liderów zdaję sobie sprawę z tego, że w porządku, jestem w stanie przyznać się do tego, co potrafię robić dobrze i wyjść z tym do świata. Bo paradoksalnie bardzo często jest tak, że my ukrywamy przed światem to, w czym naprawdę jesteśmy dobrzy, bo boimy się oceny, porażki, a lider oczywiście, że może się tego obawiać, jesteśmy ludźmi, ale musimy potrafić to sobie wstłumić i robić swoje. A jak było z tobą, jak się rekrutowałeś? Ze mną to było bardziej skomplikowane, dlatego że ja jestem absolwentem dwóch programów Szkoły Liderów i w pierwszym brałem udział bardzo dawno temu, w 1997 roku. A więc trzy lata wcześniej Szkoła Liderów powstała i to było dla mnie bardzo mocne doświadczenie. Później funkcjonowałem w swoim środowisku też na różnych pozycjach jakichś tam zawodowych czy społecznych i miałem umiarkowany kontakt ze Szkołą Liderów i ponownie trafiłem do programu, do 10. edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kilka lat temu. Aktualnie mamy którą edycję? 20. 20. A, no to już 10 lat. Lekko licząc. Czyli dość dawno. A jeszcze świeżo byłem po takim też intensywnym procesie rozwojowym po szkole trenerskiej, która też trwała rok i była bardzo intensywna i była realizowana przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych i to jest trochę podobne środowisko i tak niejako z automatu tak po szkole trenerskiej zaaplikowałem do programu Liderzy. Tak to było. No teraz utrzymujemy kontakt zarówno z innymi absolwentami i absolwentkami, ale również z samą szkołą. Też szkoła ma różne takie programy wspierające nas jako absolwentów i ja organizowałem raz taki mikroprojekt, na który uzyskałem mikrogrant w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich, ale też organizowałem na przykład wizytę studyjną dla jednej z edycji programu Liderzy. Tu we Wrocławiu tak odwiedziliśmy wiele instytucji kultury, kilka instytucji kultury i kilka organizacji pozarządowych. To było dwa lata temu. No a teraz za tydzień we wtorek spotykają się absolwenci Szkoły Liderów i ja bardzo dziękuję absolwentom Szkoły Liderów za rozmowę. Martyna Wilk i Paweł Kamiński byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.